Myślę, że naprawdę się bardzo ucieszy i dalej. Dobra, kupujemy. Uwaga. I uwaga. Co będzie w Megaboxie? Witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Słuchajcie, już wróciłem do Polski, jestem u siebie w pokoju, jestem na moim green screenie i powinno być niby wszystko ok, ale jednak nie jest, bo cały czas coś mi się miesza. Musiałem tutaj ustawić nowy mikrofon, wszystko popodłączać i mniej więcej to już wszystko ogarnąłem. W ogóle słuchajcie, wczoraj wróciłem, pierwsze co usiadłem tutaj, nagrałem nowy odcinek, bo... Oj, tu ktoś mnie zaprasza do gry. Bo bardzo chciałem nagrać ten odcinek, bo robiłem coś naprawdę bardzo, bardzo ciekawego. Już nie wiem, czy to już oglądaliście, prawdopodobnie już to widzieliście u mnie na kanale. No i po tym odcinku od razu poszedłem spać i spałem dzisiaj do 15. Tak. No i spałem dzisiaj do 15. No i gdybym się nie zreflektował, że w sklepie, słuchajcie, cały czas jest oferta specjalna Sandy Zadymiarz, zostało jeszcze 5 godzin. Gdybym sobie o tym nie przypomniał, to prawdopodobnie zapomniałbym nagrać ten odcinek. Bo słuchajcie, dzisiaj, jak już wiecie po tytule, czy też po miniaturce, zrobię nowego antypranka Grasusiowi i mam nadzieję, że on się totalnie tego nie spodziewa teraz. Troszeczkę był taki zadziwiony, o, wróciłeś z Ameryki, o, nie było dla mnie żadnego jakiegoś prezentu, coś. I to też dla niego przygotowałem, ale to za chwilę, to później się o tym też dowiecie, spokojnie. No, a wracając, postanowiłem, że zrobię tego antypranka, bo ostatni antyprank bardzo, bardzo wam się spodobał. No i słuchajcie, jeżeli chcielibyście kolejny antyprank na moim kanale, to zróbmy może tak, że 20 tysięcy łapek pod tym filmem to jest kolejny antyprank. No to ustalone, słuchajcie, 20 tysięcy łapek pod tym filmem i nagrywam kolejnego antypranka. Możecie też proponować w komentarzach, jak miałby wyglądać ten antyprank, z czym by miał być związany. Dobra, musimy się zalogować na Gracjana konto. Nie, na złe konto się zalogowałem. No i cyk, powinienem już być w tym momencie zalogowany. W ogóle zobaczcie, nie, on zupełnie nic nie grał. On zupełnie nic nie grał. Ja na jego koncie sobie wcześniej grałem w Stanach, ale on ma dalej karę na wszystkie urządzenia. I nie wiem, miała mu się jakoś niedługo kończyć pewnie. Więc nie wiem, jeszcze pokadam tam, dlaczego ma tą karę i tak dalej, bo pytaliście się w komentarzach, dlaczego ma tą karę. A no ja nie wiem do końca, no, za dlaczego ma karę, więc no nie będę wam mówił. I wiecie co? Otwórzmy mu jedną darmową skrzynkę. A może mu tu poleci coś jeszcze fajnego? No nie, nie poleci mu, dobra. No to co, trzeba mu doładować, ohoho, bardzo dużo gemów. Bardzo dużo gemów. I wygląda na to, że będę musiał kupić, słuchajcie, no opłaca się chyba pakiet najbardziej kupić za 240 zł, czyli muszę wydać tyle samo, ile bym wydał na 1250 gemów wtedy. Och, trochę dużo. No dobra, jak już dzisiaj robię taki duży zakup dla Gracusia, to zrobię może jeszcze jakiś dla was. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście wygrać ode mnie 170 gemów, tutaj właśnie jest taka fajna ofertka za 50 zł, to wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał, wciśniecie ten czerwony guziczek tam na dole z dzwoneczkiem. No i napiszecie w komentarzu, ile macie puszek w Brawl Stars. Możecie napisać, wiecie, jakiś komentarz i do tego napiszcie jeszcze, ile macie puszek w tym jednym komentarzu, to będziecie mogli wygrać 170 gemów. No i słuchajcie, wyniki na te 170 gemów będą niedługo na moim Instagramie, więc bardzo serdecznie zapraszam na Instagram Damian4ty, bo tam cały czas wrzucam wyniki na story. Ostatnio osoba bardzo szybko odebrała nagrodę, bo napisała nawet do mnie na Instagramie, hej, to ja, i szybko wszystko potwierdziliśmy i dostała swoją nagrodę. To był wtedy chyba skin do Leona. W ogóle skin do Leona jest tutaj u Gracjana w sklepie i może też bym mogło kupić, ale dobra, nie gadajmy już tyle, przejdźmy do zakupu, bo nam zaraz się ta oferta skończy, a ja o tym zapomnę. Dobra, 240 zł z konta. Jak wejdę sobie w ogóle na moje konto bankowe, to ja się złamię. Tak, potwierdzam, że chcę kupić. Wiem, że jeżeli wydam choćby jednego gema, to później nie będę mógł zwrócić, rozumiem. Kotełek mnie tu zaprasza z klubu Gracjana. Dobra, gemy kupione. 981 gemów. I znowu Gracjan ma więcej gemów niż ja. Super, super, ale mam nadzieję, że chociaż się ucieszy, co? Dobra, kliknijmy mu tutaj, co to jest do zebrania. On na pewno nie grał jeszcze w żadne tryby. Słuchajcie, jutro rano go wezmę, żeby zobaczyć jego reakcję na to wszystko, właśnie tak z rana. Dam mu telefon, żeby sobie mógł zagrać w te nowe tryby. I zobaczył, co mu tutaj na koncie się nowego znalazło. Myślę, że się bardzo ucieszy. Myślę, że naprawdę się bardzo ucieszy i dalej. Dobra, kupujemy. Uwaga, 700 gemów poszło i mamy nowego zadymiarza. Słuchajcie, to jest... Nadal brakuje Gracjanowi jednego, tylko jednego zadymiarza. Coś pięknego. Myślę, że będzie bardzo, bardzo zadowolony. Dobra, jeszcze przez 13 godzin będzie dostępna oferta z Megaboxem za 60 gemów. Uwaga, chcę sobie sprawdzić w głowie, czy zdążę nagrać z Gracjusiem, już jak otwieram tą skrzynkę. I wiecie co, wydaje mi się, że nie zdążę nagrać tego. Dlatego otwórzmy tą skrzynkę jeszcze mu teraz. Jeszcze mu teraz, bo jest promocyjna skrzynka, później mu pokażę, jaką otwieram. I uwaga, co będzie w Megaboxie? Słuchajcie, właśnie chyba trafiamy Spike'a. Nie wiem, czy Gracjan może mieć jakieś star powery. Halo, co jest? Czy ja właśnie mu trafiłem Spike'a? To będzie legenda. Do San Diego, dobra.
Jezu, ej, słuchajcie, widzieliście tą szóstkę? Co jest, moje konto po prostu jest chyba jakieś zbugowane. Jeden ostatni. Jezu, myślałem, że właśnie mu trafiłem legendę kolejną na tym samym odcinku. W ogóle czemu ja mam ten kaptur założony, nie wiem. Gwiezdna moc, Shelly Plaster. Dobra, też się ucieszy, ale myślę, że też na pewno się mega ucieszy, że ma ten plaster w końcu. Bo bardzo chciałby sobie kupić, zbieram na niego pieniądze teraz. Wiecie, to tak sobie przemyślałem, to myślałem, czy bym mógł kupić jeszcze może jakiś skin, jakiś Rekin Leon czy coś takiego, może by się ucieszył. Ale mi się wydaje, że zwykły Leon jest na tyle fajny, że chyba nie potrzeba do niego kupować skina. Ale taka Sandy tutaj, właśnie ta niebieska, myślę, że ona nie będzie zbyt droga. Ej, cały czas mnie zapraszają tutaj z klubu Gracjana, w ogóle zapraszam do klubu Gracjana, Akademia Pingwin. To będzie fajne przebranie dla Gracjana i kiedy zostawię po prostu mu gemy na koncie, żeby mógł sobie kupić tego Sandiego. Myślę, że on nie będzie kosztował więcej niż 80 gemów, a może nawet i będzie za mniej, może za 30, jeżeli to będzie sama zmiana właśnie koloru. Kto wie? A nie, słuchajcie, brakuje mu jeszcze dwóch zadymiarzy, bo on nie ma 8-bitowca. No tak, on nie ma 8-bitowca, czyli brakuje mu 8-bitowca i Spike'a. No dobra, już nie mogę się doczekać reakcji Gracjana na tego Sandiego i na nowy Star Power do Shelly. Jestem bardzo, bardzo tego ciekawy, także widzimy się za chwilę. Wszedłem właśnie na konto i za 50 minut będzie Sandy do kupienia, ten nowy skin. A teraz zobaczyłem, że są jeszcze bardzo dwa fajne megaboxy. No i chyba nie zdążę nagrać z Gracjanem otwierania tych megaboxów, więc otwórzmy je jeszcze na jego koncie. Może uda się trafić jeszcze jakąś legendę. Uff. Jakby się jeszcze w tym odcinku udało trafić legendę z tego megaboxa, to by było już naprawdę ło. Dobra, także lecimy z tym. Czas wcisnąć i... Piąteczka! Tradycyjnie! Dobra, Barley, Brock, Rosa, Bibi. No ale dobra, przynajmniej z każdym, wiecie, z każdym takim openingiem Gracjan ma coraz to większe szanse na legendę, w końcu dropnięcie tej ostatniej legendy upragnionej. Drugi megabox na promocji za 60, no też musimy go otworzyć, no może, Jezu, jakby, jaki to by był szczęśliwy odcinek. Nie no, ta piątka to jest najgorsze, co może być, naprawdę, w skrzynkach chyba nie ma gorszych rzeczy, muszę w końcu nagrać ten odcinek 5 najgorszych rzeczy. 5 rzeczy, których najbardziej nienawidzę w Brawl Stars, o. Ej, wiecie co, uznałem, że w sumie to jak kupuję już mu skina tego Sandy, to może właśnie zrobię to już razem z Gracjanem. I teraz pora na jego reakcję, trzeba po niego iść. On chyba ogląda jakieś pingwiny z Madagaskaru, czekajcie. Tak, to są zdecydowanie pingwiny z Madagaskaru, więc idę po niego i zobaczymy jego reakcję na Sandy. Gracuś! Chciałbym ci coś pokazać, ej, ho! No co? Ej, słuchaj, kiedy ostatni raz grałeś w Brawl Stars? Szczerze, powiedz, naprawdę. Dobra, powiedziałem już widzom, że miałeś karę teraz, no. Kiedy ostatni raz grałeś w Brawl Stars? Powiedz. Naprawdę, tak, kiedy ostatni raz grałeś? Tydzień temu, no, przez tydzień nic nie wchodziłeś. Chodź. Chodź ze mną, nie musimy być dzisiaj w moim pokoju. Dobrze. Bo chcę ci coś pokazać, spodziewasz się? Co chcę ci pokazać? Nie. Chciałem pokazać, co się stało z twoim kontem. Co? Nie, spoko, to nie jest znowu jakiś prank. Nic się nie stało z kontem, spoko, ludzi. Nie, to nie będzie żaden taki prank, dobra, w ogóle, o, jak widzisz, jestem zalogowany na twoje konto. Dobra, sprawdzę, czy się nagrywa, nagrywa się. Widzisz, ile masz gemów? Nie wiem, co za bardzo. Doładowałem ci 120 gemów, cieszysz się? Da się tak? No, dobra, doładowałem ci 170 i otworzyłem jednego megaboxa, ale masz tu cały czas 123 gemy, cieszysz się? Ja ci kupuję tutaj 170 gemów i myślałem, że zrobisz jakąś fajną reakcję, Gacy. A tak na serio, co myślisz o tych 170 gemach? Za słaby antyprank, co? Powinienem coś lepszego kupić. A czemu tu jest to czerwone coś? Czerwone, bo są nowe wydarzenia. Ty jeszcze nie grałeś w grę, zobacz. Jest nowe tryby. Eliminacja i w ogóle teraz tutaj masz do wyboru 6, a nie 4, nie? Jest eliminacja, jest jeszcze Lone Star. Czyli? No to później ci może pokażę. Możemy sobie zagrać, dobra. A czy widzisz liczbę brawlerów? Dobra, widzisz już liczbę brawlerów. 27 i 29. No masz 27. A nie miałem 27. Say what? Jesteś tego pewny? Tak. Jesteś tego pewny? To nie jest tak. Nie, na pewno musiałeś słyszeć od jakiegoś kolegi albo coś, że wyszła nowa legenda, nie? No i masz ją. Wiesz, ile ona kosztowała? Ile? 700 gemów. 700 gemów ona kosztowała. Co, cieszysz się? Czekaj, daj na chwilę. Co?
Ja w ogóle otworzyłem ci jeszcze 2 megaboksy i teraz... Tak, właśnie chciałem, żebyś kupił sobie teraz tego skina nowego, Sandy przebranie. Właśnie chciałem, dlatego masz jeszcze więcej gemów. Ej, ktoś tutaj nas cały czas zaprasza, Flotar, proszę. Flotar, daj nam spokój, proszę cię. Właśnie chciałem ci kupić jeszcze tego skina do Sandy. No co, jakieś... A ja myślałem, że go będzie kosztowało 300. Nie, no nie, bo jest takie drogie. No kapcie spajkowe ma słodziutkie, nie? To co, jakiś przytulasek? Deb. No i kto jest najlepszym bratem? Deb. O, dobra, masz. Już ci kupuję tego skina. Chciałem ci zrobić jakiegoś antypranka nowego. Bili bardzo dużo łapek pod ostatnim. Ten. Dobra, no i co, masz jeszcze 90... O, jeszcze darmowa skrzyneczka, no walnij sobie ją. Nic jej nie ma. I w ogóle na początku też zobaczyłem taką jedną interesującą rzecz. Co? A, trafiłem ci plaster. Więc chyba fajnie, co? Zapomniałem ci tego pokazać. A chciałeś mieć plaster wcześniej, nie? Tak. Ale powiem ci, że trochę go znerfili. Więc już nie jest taki mocny. Dobra, no to co, weź sobie Sandy. Czy ja mam właśnie do kruka mu lepsze, nie? Tak, czekaj, do kruka? Do kruka. Z tego też się cieszysz? Tak. No to można nawet kruka ulepszyć, w ogóle zobacz ile masz mamony ty. Dobra, ale słuchaj, masz jeszcze 90 gemów. No i patrz, tu masz taki zestaw 2 skinów. Za 79. Nie wiem, ja nie gram Brockiem ani... Nie grasz Brockiem ani Jessie, właśnie już tu nie chciałem sam kupować. Ogólnie to wygląda spoko zestaw jak za tyle gemów, ale... Nie wiem, czy może chcesz otworzyć megaboxa po prostu? Czekaj, ja mogę. Co dwa? Bądź? No. Dwa? Co, 2 megaboxy chcesz za to otworzyć? No dobra, to dawaj. Jakbyśmy ci jakiegoś Spajkusia trafili? No i znowu 5. Ej, my na tym odcinku otworzymy dużo megaboxów, to już nie wiem. Chyba z 6. Ja chyba nie chcę drugiego megaboxa. Za gemy nie chcesz otwierać? Nie, zostawię sobie, 99. Na pewno nie chcesz? A zobacz, i zobacz, ile masz procent szans na... No dobra, masz 0,0,5, to ja mam już większą. Ej, miałem jakąś większą, miałem 0,0,0,1. No bo ci kupiłem legendę i wiesz, już trochę masz mniejszą. Dobra, czyli na pewno już nie chcesz nic więcej stąd kupować? Nie. Okej. Okay. Jak otworzę dużo skrzynek. No dobra, czyli sobie będziesz zbierał na coś gemy. No dobra, no to dawaj, przetestuj Sandy. Ej, nie zmieniliśmy na niebieską. Właśnie, nie zmieniliśmy na niebieską Sandy, nie. Dobra, no zaraz będziesz musiał zagrać jeszcze jedną. Karl, nie umiem nią grać i stąd. Socek! W ogóle ona ma zarąbiste star powery. No. W sensie, ona to jest chłopak. Gracja, to jest chłopak. Sandy to jest chłopak. Cały czas będziemy mówić ona, to jest on. Może nawet powinien się mówić po polskiemu Sandy. I uwaga, uwaga, czy Gracjan będzie miał wina w tej gierce? Pierwsza gierka Sandy. O, no i ten ult jest kozakiem totalnym chyba, nie? Leo ma lepszy. Leo ma lepszy? No tak, a wiesz czemu? Dlatego, że w jednym miejscu masz ten. I nie powiem kto. Nie, drugie miejsce. Brawo. A i tak ładnie, pierwsza gierka, drugie miejsce. Super. No, ej, dobra, super, masz 2 Power Cube, zbieraj. Ej, ale ładne, ona ma te buciki takie super, nie? Jakie śmieszne. Ej, dawaj na tego, Teriko ma w sumie jest do zrobienia, myślę. Ale nie, bo soczkiem jest lepsze. No dobra, ale ładny też damage zadaje. Ja myślę, że to bardzo mocna postać, chciałbym mieć. Tylko on tam Riko będzie chyba zaraz szedł po ten soczek, więc szybko leć. I dawaj tego Riko szybko. No wiem. Tylko, że on już chyba nie żyje, tam jest Frank. Dobra, robisz go. Chodź tu, nie! Dobra, zbieraj sobie skrzynkę. No nie, uciekaj. Nie on weźmie, Frank to weźmie, on jest bliżej. Uciekaj, Gracuś. Zbierz sobie na niewidzialność, nie? Mój tak. Dobra, chyba dasz radę. Dobrze, no. Nie! Przez przypadek mi się udało. Mogłeś się przesunąć gdzieś. A jakbyś miał tego ulta na starperze, to on by jeszcze HP zadawał, nie? A tak to, no, tak to nie zadał. No dobra, słuchajcie, w tym filmie to byłoby na tyle. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. 20 tysięcy robię kolejnego antypranka na moim kanale. Może już tym razem nie nagracanie, może bym tym razem zrobił jakiegoś antypranka, może na jakimś moim widzu, albo coś w ten deseń. Nie wiem, piszcie propozycje. No i co, ty jesteś zadowolony pewnie jak zawsze po antypranku? Tak. No, więc to by było od nas na tyle. Cześć!